I przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także i tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wszystkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. I do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, jak tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta, wwiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go tam strącić. Dopóki nie powiedział im, że Słowo Boże piętnujące grzech dotyczy ich personalnie, żaden z tych ludzi w synagodze nie powiedział przeciwko niemu nic złego. Wszyscy mówili: oto słowa łaski, oto Bóg jest z nim, oto dobrze mówi, oto Duch Święty nad nim. Wszyscy tak twierdzili. Wszyscy. Dopóki nie pociągnął tematu dalej i nie powiedział: to o was chodzi. To wasza sprawa, każdego z was. To każdy z was ma z tym problem. Dotknął ich osobistego problemu. Światło, które z niego biło, dotknęło miejsc zaciemnionych w ich duszach. I to doprowadziło do czego? Do rewolty w nich. Oni go zaatakowali. Przed chwilą mówili: tak, zgadzamy się z tobą. Duch Pański nad tobą. Słowa łaski na twoich ustach. A 30 sekund później chcieli go zamordować. Tylko dlatego, że przycisnął przycisk, że wyciągnął palec i powiedział personalnie: to o ciebie chodzi, Mosze. To o ciebie chodzi. To o ciebie chodzi. To ty jesteś tym patolem, do którego przyszedłem, żeby go uratować. To o ciebie chodzi. Wiecie, diabeł nienawidzi osobistych wycieczek. Gdy wszystko jest ogólne, wszyscy biją brawo. Wszyscy mówią: tak, zgadzamy się. Zgadzamy się. Gdy rzeczy są ogólne. Ogólne. Gdy się głosi w sposób ogólny Ewangelię, wszyscy będą bili brawo. Gdy się mówi w sposób ogólny, gdy się prorokuje w sposób ogólny, wszyscy będą bili brawo. Ale kiedy się mówi w sposób osobisty, kiedy się mówi: to jest twój problem. To jest twój problem. Jest taki czas, przyjaciele, gdzie następuje, jakby wam to powiedzieć, nigdy jeszcze nie słyszałem takich rzeczy, jak słyszę teraz. Nie słyszałem ich. Zawsze kiedy mówiłem,
przed Bogiem o różnych sprawach, kiedy szukałem Go w różnych dziedzinach życia, kiedy widziałem ludzi, którzy mają trudno, którzy upadają, i modliłem się, abym był użyty do tego, aby podnosić tych ludzi. Zawsze do tej pory miałem wewnętrzne przekonanie, że choćby sprawiedliwy mój upadł wiele razy, ja go podniosę. Idź i go podnoś, idź go podnoś. Ale w ostatnich dniach, kiedy się modlę, zaczynam słyszeć takie pytanie: ile jeszcze? Ja mówię, ale czego? Ile jeszcze? Jest dziś taki czas, posłuchajcie, gdzie wielu ludzi, jak nie zawróci w obecnym czasie, to nie wiem, kiedy zawróci. Pewnie kiedyś zawrócą, bo łaska jest wylana. Ale bywały sytuacje w naszym życiu, jak świeżo z Agatą jeździliśmy po Polsce, po Europie, w różnych miejscach, jak byliśmy, jeszcze nie byliśmy tak obeznani i wjeżdżaliśmy w pewne drogi, które były drogami, z których nie było zjazdu. I jak się pomyliło taką drogę, i to były na przykład nowe drogi, do Teresy, jak jeździliśmy, tam była S8, to była nowa droga wtedy. I tam wystarczyło zjechać jeden raz w nieodpowiedni zakręt. Jechało się 40 km w jedną stronę. 40 km. Trzeba było pojechać 40 km w jedną stronę i 40 km wrócić. Rozumiesz, jak wjeżdżasz w takie coś i jedziesz 40, wiesz, ma 40 kilometrów jechać. Chcę, żebyście to zrozumieli. 40 kilometrów. Izrael jak wszedł na pustynię. I oni dokonali błędnego ruchu. To z 3 tygodni zrobiło się 40 lat. Rozumiecie? Wielu z was jeszcze nie ma tu 40 lat nawet od urodzenia. 40 lat. Wszedłem sobie wczoraj z psem i rozmawiam z moją sąsiadką. Z psem też, ale z moją sąsiadką, która jest osobą... Taką, znaczy to jest tak, to jest taki, to się po angielsku nazywa confidation, tak? Tak, bardzo zaufana osoba, ja od niej wszystko wiem, co się dzieje, u każdego na wszystko wie. U każdego wie, co się dzieje w domu, u każdego w rodzinie, w małżeństwie. Ona mi opowie wszystko, ja wiem. Wiem się, o co mam modlić, tylko ją spotkam. Wczoraj się dowiedziałem, że eksmitowano jednych z naszych sąsiadów. I teraz uwaga. Zadłużyli mieszkanie w Nasielsku, małe, na 200 tysięcy złotych. Czynszem. Przeliczyłem to sobie. Nie płacili 17 lat. Mówię do Sary, Sara to pękała ze śmiechu wczoraj. Ja mówię, oni przestali płacić za to mieszkanie, zanim ty się urodziłaś. 17 lat nie płacili. Tekst w ogóle na posiedzeniu spółdzielni, tekst właściciela, znaczy to było na żonę, ale jej męża, ja nic nie wiedziałem, mówi. To był tekst mocny. Dwa, sam fakt. W ogóle to jest Nasielsk, to nie jest Warszawa. Te mieszkanie kosztuje 200 tysięcy, bo za tyle go sprzedali później. Za 200 tysięcy, ja mówię, jak można było doprowadzić do zadłużenia mieszkania na 200 tysięcy? Jak można było 17 lat nie płacić za mieszkanie? Jak można było takie coś zrobić? Ale człowiek jest instytucją na obraz Boga, wszystko może zrobić. A to jest mocne. To jest druga strona medalu w ogóle. W ogóle ci następni, ciekawi, spółdzielnia, bardzo ciekawa instytucja następna. 17 lat czekali, kurczę, człowieku, wierzę. No w ogóle mistrzostwo, jakiś szok w trampkach. No ale generalnie wierzycieli teraz płacą 2700 za mieszkanie, płacili 970 zł. Było źle, płacą 2700. Dlaczego ja o tym mówię? Takie rzeczy dochodzą do mnie ze wszystkich stron. Cała rzeczywistość do ciebie mówi. I mówi taką rzecz.
Jest czas, w którym musisz zrobić założenie, że pewnego rodzaju zły ruch wprowadzi ciebie na grube lata w nieodpowiednią drogę. Na lata! I na pewno, ponieważ jesteś narodzony z Bożego Ducha, będziesz tam płakał przed Bogiem i szedł. I wyjdziesz z tej drogi. Cholera, za ile lat? To jest mój dylemat dzisiejszy. I wiem, że jest czas, gdzie wielu ludzi może dokonać natychmiastowego zwrotu. Natychmiastowego dzisiaj. Nie potrzebują ani jednej minuty dłużej chodzić nieodpowiednią drogą. Nie muszą. W ogóle nie muszą, bo mają moc od Boga, żeby to zmienić. Mają od Boga moc i nie wolno się im buntować. Nie wolno mówić, tak jak za proroka Jeremiasza, kiedy prorokował, wtedy kapłani i prorocy tak rzekli do książąt i całego ludu. Człowiek ten zasłużył na karę śmierci, bo prorokował przeciwko temu miastu. On prorokował o patologii Jerozolimy. A oni zamiast się nawrócić, to oni go wrzucili do dołu. Skazali go na śmierć. Powiedzieli do proroka, zgnij w tym dole. Dlatego, że prorokował przeciwko ich świętemu miastu. Jak będziesz się modlił, sam prorokuj przeciwko twoim patologiom. Sam dziś to zrób. Nikt nie musi dzisiaj w twoim życiu mówić do twojego życia w ten sposób, aby zobrazować patologię. Nikt Amen. Na świecie. Masz największego proroka w sobie. Amen. Masz świętego ducha. Wystarczy, że powiesz dzisiaj, Boże, nie będę się buntował przeciwko głosowi świętego ducha. Nie będę się buntował. Będę człowiekiem otwartym. W ogóle mnie nie interesuje, Panie Boże mój, jakie ja tam sobie porobiłem przez lata dziwne założenia. Jeżeli te dziwne założenia nie doprowadziły mnie do sukcesu, maksymalnego sukcesu dzisiaj. Jeżeli ja dzisiaj, Panie Boże, nie mam tak, jak twoi święci apostołowie 2000 lat temu, chociaż oni mieli mniejsze poznanie i mniejsze doświadczenie, to ja, Panie Boże, występuję przeciwko temu. Ja się nie zgadzam na jakikolwiek brak sukcesu w moim życiu. Ja się nie zgadzam na jakąkolwiek formę patologii w moim życiu. Ja się nie zgadzam, Panie Boże mój. Ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam na choroby duszy i choroby ciała. Ja się nie zgadzam na problemy finansowe. Ja się nie zgadzam, Boże, na opieszałość w służbie. Ja się nie zgadzam, Boże, na rozwałkę w relacjach. Ja się nie zgadzam, Boże, nie zgadzam się na to. Jestem prorokiem dla własnej duszy. Szakatoro lokodolo glow. Halleluja! Jezus! Wywyższamy Cię! Mój Jezus! Módl się! Jako zwycięzca w Duchu Świętym! Jako Pan swojego życia w imieniu Jezusa! Módl się! Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś, zniszczyłeś śmierć i moc. Halleluja! Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś, zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie, poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś. Dziś Ty i ja. Dziś Ty i ja. Jedno jesteśmy. Masz moc świętego ducha w sobie. Dziś Ty i ja na tronie Twym. Tron Boga siedzi dziś w Tobie. Twój święty duch. Tron Boga. Dziś Twój święty duch wypełnia życie me. Jezu, Tobie poniosłeś karę mą. Poniosłeś karę mą. Na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś, zniszczyłeś śmierć i moc.
poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie, poniosłeś karę mą, zniszczyłeś, dziś ty i ja, dziś ty i ja, jedno jesteśmy, wywyższony królu. Dziś ty i ja na tronie twym. Dziś ty i ja na tronie. Dziś twój święty duch. Dziś twój święty duch. O, Jezu, tobie i razem wywyższamy ciebie, Jezus. Wywyższamy. Hey. Wielki święty. Wywyższamy ciebie. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest. Tyś początkiem jest. Wywyższamy ciebie, Jezus. Wywyższamy cię. Oddychamy to. Wywyższamy ciebie, Jezus. Jesteś Alfą i Omegą. Czego nam nie brakuje? Tyś początkiem jest wszystkiego. Poniosłeś karę mą, twoją mocą. Poniosłeś karę mą na siebie. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie. Poniosłeś karę mą. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą. Poniosłeś karę mą na siebie. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie. Poniosłeś karę mą, zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja, dziś ty i ja, jedno jesteśmy. Dziś ty i ja na tronie twym. Dziś twój święty duch, dziś twój święty duch. Wywyższamy ciebie, Jezus. Halleluja! Wywyższamy cię, kościele, głośniej. Jesteś Alfą i Omegą. Ciebie, Jezus. Wywyższamy cię. Wywyższamy ciebie. Jesteś Alfą i Omegą. Jesteś Alfą i Omegą. Dziś początkiem jest wszystkiego. To bo nie zostawiłeś nas! Wykrzyczymy to mistrzem świata. Jest nasz Pan. Podniesiemy głos. Podniesiemy głos. Wykrzyczymy to mistrzem świata. Jest nasz Pan. Alfa i Omega. Alfa i Omega.
wszystkich rzeczy. Bóg i Jeszua, módl się. Twój Pan i Twój Zbawiciel. Sakatalarada, ja sakatarababa. Bo sakarabasa. Ojcze, my chcemy się zatracić w modlitwie. Ojcze, my chcemy się zatracić w modlitwie. Sakotororobasakata. Orabasakalarabasatelerebese. Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Alfa, Alfa i Omega, Alfa i Omega, Alfa i Omega, początek i koniec. Podniesiemy, podniesiemy głos. Diabeł naciska. Alfa i Omega. To duchowe rzeczy mogą blednąć. Alfa i Omega. Początek i koniec. I szuka się innych rzeczy. Innych rozwiązań. Ale Bóg jest duchem. To duch. I wszystko stworzył na obraz i podobieństwo swojej istoty. Wszystkim rządzą duchowe prawa. Wszystkie nauki, wszystkie sprawy ziemskie są w służbie u Boga. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć. Szukaj w duchu. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć. Tam są prawa Boże. Poniosłeś karę, bo na siebie szukaj w duchu! Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś, że zniszczyłeś śmierć.
jedno jesteśmy. Jesteś jedno z Bogiem. Jednym duchem. Wykrzyczymy to. Bóg powiedział, pójdziesz do króla Hiskiasza i przekażesz moje słowa. Prorok poszedł i powiedział, uporządkuj dom swój, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz
odwrócił się twarzą do ściany i zaczął płakać. I zaczął mówić: Boże Wszechmogący i Miłosierny, do Ciebie należy moje życie. Ufam Ci. I przyszedł Izajasz znów i powiedział: tak mówi Pan, dlatego że ugołeś się przed moim słowem, że złamałeś się, że wylałeś łzy, dodaję do Twojego życia 15 lat i nie musisz się bać tych dwóch niedopałków, które otaczają teraz Jeruzalem. Oto poślę przeciwko nim moich aniołów. Możesz dzisiaj zmienić bieg rzeczywistości. Masz władzę w Duchu Świętym do tego. Duch Twój mieszka we mnie. Zrób to. Życiotajny płynie też nas pragnione serca. Zmień. Chwalę Cię i wierzę Cię. Uwielbienia nie podpłynie. Bądź jak Hiskiasz. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Halleluja. Jeden z nas pragniemy. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia nie płynie pies. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Naucz się spalać w modlitwie. Chwała. Naucz się tego, który pierwszy umiłował mnie. Jezus Panem jest. Naucz się spalać w modlitwie. Jest. Tylko Jezus Panem. Tak, żeby nic jest nie zostało. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia siebie. Życiodajny płynie też na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia niech popłynie mnie. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia siebie na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Uwielbienia. Chwała Jezusowi. Piotrek. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus Panem jest. To jest Twój Pan. Jest. Twój Pan. Tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Panem jest. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Alleluja. Jezus Panem jest. Jezus. Jezus we mnie. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały, nadzieja chwały, o, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, który za mnie życie dał, chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus Panem jest.
Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Jezus we mnie. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Ty, który mieszkasz w światłości niedostępnej. Nadzieja chwały. Wywyższamy Cię. Ty, który połączyłeś się z nami. Jezus przez Twojego świętego ducha. Nadzieja chwały. Wywyższamy Cię. Nadzieja chwały. Ty, na dźwięk, którego imienia kłaniają się miliardy aniołów. Bądź wywyższony Jezusowi, który zamierz życie dać. Uwielbiamy Ciebie. Chwała temu, który pierwszy. Ty, który objawiłeś się w Jezusie. Jezus. Jezus. Chwała Jezusowi. Chwała temu, który pierwszy. Jezus. Jezus. I dalej chwała Jezusowi.
będą święta. Jest taka jedna postać, która na tych święta się pojawia na całym świecie. To jest święty Mikołaj. Nie wiem, czy się interesowaliście kiedyś tą postacią. Nawet w internecie go ostatnio pokazywali. To jest postać, która zasłynęła w pewien bardzo specyficzny sposób. I to nie tym, że rozdawał prezenty dzieciom. Wiecie, kim był święty Mikołaj? Był biskupem, narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. A wiecie, czym zasłynął? Że na jednym z synodów biskupich, kiedy przyszedł inny biskup, Ariusz, i powiedział, że ma objawienie, że Jezus nie jest Bogiem, że był tylko człowiekiem. Od niego powstał ruch Arian, pogańska sekta. Wtedy święty Mikołaj od razu mu wyłożył sierpa. Powalił go na synodzie biskupim, w tej swojej wielkiej czapie i z brodą. Od razu go znokautował. Znokautował Ariusza, święty Mikołaj. Wiecie czemu? Ponieważ rozumiał to, że czarownik i czary to jedno i to samo. On nigdy tego nie dzielił. On wiedział, że to jest diabeł, który tam przyszedł. I uwalił nośnik, żeby nośnik nie mógł dalej nosić. Chcę, żebyś był bezwzględny dla zwiedzeń w twoim życiu. Chcę, żebyś był bezwzględny. To największy prezent, który możesz zrobić sobie na święta. Zrób to, co święty Mikołaj. Zrób to, czym on się zasłużył w historii chrześcijaństwa. Uwal w swoim życiu wszystko, co stoi na drodze poruszania się w prawdzie w Duchu Świętym. Uwal to! Nie szukaj, nie kombinuj! Wszystko on. Zrób to! Wzniosły jego tron. Uwielbiamy Ciebie, Jezus! Góry chylą się. Czcimy Cię! Oceany brzmią. Pary dają hołd. Jedynemu Bogu! Któż jest jak Bóg? Ponad wszystko on. Wzniosły jego tron. Czcimy Ciebie, Święty Duchu! Chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Chwała Adonai, odkąd słońce budzi się, a zakończy każdy dzień. Chwała Adonai, w całym kościół wielu cię, za niełami daje cześć. Chwała Adonai. Każda dusza i ciało. Słońce budzi się, a zakończy każdy dzień. Chwal Adonai. Cały kościół za niełami jest. Któż jest jak Bóg? Ponad wszystko on. Wzniosły jego tron. Czcimy Ciebie. Góry chylą się. Góry chylą się. Oceany brzmią. Panu dają hołd. Czcimy Ciebie, wielki Boże nasz! Któż jest jak Bóg? Stwórcą Wszechświata! Ponad wszystko on, zniosły jego tron. Jedyny i wielki! Który chylą się, godzien czci! Oceany grzmią, Pan dają. Godzien majestatu! Chwal Adonai! Godzien wszelkiego splendoru! Słońce budzi się, a zakończy każdy dzień. Uwielbiamy Cię! Adonai. Kłaniamy się Tobie. Cały kościół wielbi Cię, za niełami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonai. Cały kościół wielbi Cię, za niełami daje cześć. Wzywamy, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe. Wierzymy w to wezwanie. Wzywamy imię Twe. Wierzymy w to wezwanie. Któż jest jak Bóg? Któż jest jak Bóg? Ponad wszystko on. Wzniosły jego tron.
Oceany chylą się, góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają wąt. Któż jest jak Bóg, któż jest jak Bóg, ponad wszystko On wzniosł Jego tron. Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają wąt. Aż na końcu każdy dzień chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż na końcu każdy dzień chwal aż na końcu każdy dzień chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, wzywamy, wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Każdy dzień chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, zanim
chwały imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Ciągniemy. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Rozpęd
wzywamy imię Twe. W obecnym czasie wyjdzie na jaw, że wielu ludzi mieniących się do tej pory przyjaciółmi lub współpracownikami będzie odwracać się w drugą stronę od Ciebie. Nie będą tego robić w sposób bezpośredni, ale w ich zachowaniach, w ich działaniach będzie widoczne to, że działają na rzecz drugiej strony. Nie martw się. Bóg mówi, ja wypełnię tą pustkę. Wypełnię tą pustkę teraz. On teraz wypełnia tą pustkę. Po tych, którzy się odwrócili. On wypełnia tą pustkę. On teraz wypełnia tą pustkę. Zgódź się z Nim. Powiedz, Boże, ja nie będę liczył na tych, którzy nie są moimi prawdziwymi przyjaciółmi i prawdziwymi współpracownikami. Godzę się z tym, że się odwrócili. Nie będę próbował ich z powrotem przyciągać do siebie. A Ty wypełniasz tą pustkę. Halleluja. Wywyższamy Cię, Święty Boże. Czcimy Cię, Święty Boże. Czcimy Cię, Władco Życia. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Szapa katarala da haka teserele remadi dele reale rabai la hama etalaile kede seila la padre. Halleluja. Oshimaninaile kede lo. Jedynemu Bogu. Jedynemu. Wszechmocnemu Panu. Naszego życia. Chwała jedynemu Bogu, chwała wszechmocnemu Panu, żyś jest Bogiem naszego życia. Przed Twym tronem, przed Twym tronem wywyższamy Cię, uwielbiamy. Jesteś Bogiem, Tyś na wieki uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię. Chwała, chwała jedynemu Bogu, chwała wszechmocnemu Panu, już jest Bogiem naszego życia. Chwała jedynemu Bogu, chwała wszechmocnemu Panu, Tyś jest Bogiem naszego życia. Przed Twym tronem, przed Twym tronem wywyższamy Cię, uwielbiamy. Jesteś Bogiem, Tyś na wieki jest. Uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię, uwielbiamy Panie Cię. Chwała Jeszua. Chwała Jeszua. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Jeszua. Chwała Jeszua. Chwała Tobie, Jezus. Tobie wszelka chwała. Tobie wszelka. Tobie wszelka cześć. Jedynemu Bogu już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć już na wieki. Już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie, 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 Tobie wszelka cześć jedynemu już na wieki. Wszelka chwała Tobie, 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 Tobie. Tobie wszelka cześć już na wieki. Na wieki. To tam na Golgocie. Tam na Golgocie. Umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie. To tam na Golgocie. Umarłeś za mnie, Jezus.
zbawiłeś mnie swoją krwią. Dotknięcie Boże! Dotknięcie! A ja adresuję do każdej duszy teraz. Szaparalahali brejny kelo glorious. Dotknięcie Boże. Ja adresuję to. Zbawiłeś mnie swoją. Zbawiłeś mnie. Chwała. Szkido lira brider. Chwała. Lepida pradi heja. Na wieki.
na cześć i już na wieki. Tobie wszelka chwała, Szedilero Lomnaro, Tobie wszelka cześć, Prego Madello, i już na wieki. Maneano Maciara, Tapé, proklamujemy to, Ojcze, w wierze, śmierć za śmierć. Tam na Golgocie, halleluja! Umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Szela prydalo. Tam na Golgocie, umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Dotknięcie Boże, chwała, dotknięcie Boże, chwała, dotknięcie Boże, chwała, dotknięcie Boże. Tobie Jezus, chwała, dotknięcie Boże, chwała, dotknięcie Boże, chwała. Podnosi swój bezprawny głos. Bóg przypomina ci, że ty jesteś Panem na ziemi świętej, którą ci dał. To ciebie ustanowił władcą na ziemi, którą ci dał. Tyś Panem w twoim Kanaanie. Nakaż wszystkiemu, co wychodzi przed szereg, każdemu człowiekowi i każdej materii, aby zamilkła. Spójrz im w twarz i powiedz im w imieniu Jezusa: jeśli chcesz żyć, musisz milczeć. Wprowadzam cię w miejsce szeregu. Ja wprowadzam cię teraz w miejsce szeregu, bo to jest moja ziemia. To moje miejsce życia. Wracaj do szeregu, każdy człowieku. Wracaj do szeregu, każda materia duchowa i ziemska, w
Wracaj do szeregu! Wracaj do szeregu! Tak mów, bo ciebie Bóg ustanowił Panem na twoim Kanaanie. To za ciebie dał Egipt w okup. To ciebie tam wprowadził, abyś zarządzał laską żelazną. Nie zginaj swoich kolan przed żadnym człowiekiem ani żadną materią, która wychodzi przed szereg. Powiedz Duchu Święty, otwórz moje lewe duchowe oko. Otwórz je, abym widział wszystko, co podnosi twój głos. Wszystko, co wychodzi poza szereg na ziemi, którą mi dałeś. Szapa jara lara padre lehenas. Wydaj rozkaz w duchu. Nakaż milczeć temu wszelkiemu bytowi materialnemu i duchowemu, jak również każdemu człowiekowi, który w twoim środowisku wychodzi poza szereg twojego autorytetu. Nakaż, ustaw, wszystko ma mieć Boży porządek. Ja proklamuję Boży porządek nad każdą dziedziną życia ludzi w kościele i w zespole. Boży porządek, Boży porządek, Boży porządek. Szapa jara la hekete, nelokoto jorolara. Boża równowaga, Boża równowaga, Boża równowaga. Maja wakate serelej. Wywyższamy cię, módl się. Twoja modlitwa to twoje zarządzanie. Uwielbiamy ciebie, królu. Wszelka chwała, tobie wszelka cześć. To twoja modlitwa. Ona układa wszystko. Tobie wszelka chwała. Halleluja. Tobie wszelka cześć. Szyle predanalis. Twoje dzieci. Twój majątek. Twój mąż. Twoja żona. Wszystko ma funkcjonować w Bożym porządku. Twoja służba. Twoje relacje. Proklamuj Boży porządek tam. Boży porządek. Ty rządzisz. Eleleko. Eterelele teraz i nas. Mówię do tych z was, którzy modlicie się o pieniądze. Zacznij nakazywać, aby pieniądze do ciebie przychodziły. Pieniądze mają ci służyć. Nakaż im, aby pojawiały się na twoim koncie, aby pojawiały się w twoim portfelu, aby pojawiały się w twoim biznesie. Pieniądz to sługa Boga. To sługa Boga. Niech się pojawia. Rozkaż mu. On nie ma prawa podnosić głosu. On nie ma prawa mówić, kiedy będzie, a kiedy nie będzie w życiu. To sługa Boga. Tak jak twoja dusza to sługa Boga. Ona nie ma prawa chorować latami. Szale padre lelehera nas. Obowiązują ją zasady Boże. Prawa Boże. Tak jak twoje małżeństwo, twoje ojcostwo i macierzyństwo. Prawa Boże obowiązują. Wszystko jest pod prawem Bożym. Szapa jaka tarala de seketere lelehakedai. Lobnes. Prawem Bożym dziś jest łaska, która mówi, że posiadasz Bożą zdolność. Czcimy ciebie, święty Boże. Czcimy cię. Halleluja. Ewangelisto, zażądaj od duchowej rzeczywistości ludzi. Zażądaj od niej. Powiedz, rozkazuję wam ludzie, przychodźcie do mnie. Według Bożego Słowa, że dał mi narody. Powiedz ludzie, przychodźcie do mnie, aby słuchać Bożego Słowa.
Ewangelisto, wzywaj w duchu ludzi. Wzywaj przed Twój majestat. Przed Twój majestat. Wzywaj audytorium. Powiedz, że nie będziesz głosił do pustych krzeseł, do pustych ulic. Wzywaj ludzi. Wzywaj. Szaka Jaralara Price. Oni muszą przyjść, bo tak powiedział Bóg. On powiedział, dam ci narody, a ty będziesz nimi sądził laską żelazną. No to nakaż prodom, żeby przyszły. Nakazuj im, tak jak kazałeś pieniądzom, tak każ ludziom. Nakazuj, nakazuj. Nakazuj Twoim dzieciom, żeby były posłuszne. Nakazuj, nakazuj, nakazuj Twojemu małżeństwu, żeby było posłuszne Bogu. Nakazuj. Szeje keterelere he na pratelere ho. Turilerele. Szerej. Uriprenuroro ha. Uwielbiamy Cię! Uwielbiamy Cię! Szykrety lata pradre! Tobie wszelka cześć! Uwielbiamy Cię! Już na wieki! To tam na Halleluja! Tam na długą Cię umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Laska żelazna. On powiedział, będziesz rządził tym. Tam na będziesz rządził narodami. Umarłeś za mnie. Narody są po to, abyś ty nimi rządził. Zbawiłeś nie szatan. Bóg nie dał narodów szatanowi. Bóg dał narody Kościołowi. To do Kościoła słowa, że będziesz nimi rządził laską żelazną. Żelazo to symbol władzy. Zarządu. Domagaj się tego, co Bóg ci dał. Nie od Boga, tylko od rzeczywistości, która cię otacza. Bo ona cała musi z Tobą współpracować. Musi z Tobą współpracować. Cała. Halleluja. O, tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Chwała. Ulie prejde nele. Chwała. Chwała. Tobie, Jezus. Chwała. Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Chwała. Chwała. Obywatel nieba. I ochrzczony w Duchu Świętym. Masz duchowy dyplom. Szapatara lachy ten Jezus. Tobie wszelka cześć. Błogosławiony. Już na wieki. Grajcie. Czy mogę powiedzieć kilka słów o Tobie? Czy mogę powiedzieć kilka słów o Tobie? Kochani. Często trzeba powrócić tam głęboko. Do swojego serduszka. Tak jak mnie w ostatnim czasie zbudowała Matylda, aż popłakałam się. Zadzwoniła do mnie z jakąś potrzebą. Ja w zasadzie rozłożyłam ręce. Powiedziałam, Matylda, już nie wiem, co ci mogę powiedzieć. Troszkę mi było głupio. Mówię, jestem pastorem kościoła. Niekoniecznie wiem, co mam powiedzieć Matyldzie. I wiecie, bodajże tego samego dnia
Matylda wieczorem nagrała mi głosówkę. Kiedy zadzwoniła do mnie o pomoc, jej głos był smutny. Była w jakiejś formie zamieszania. Zastanawiała się nad różnymi rzeczami w swoim życiu. Ale kiedy nagrała mi głosówkę wieczorem, to jej głos był tak, jakby się upiła w Duchu Świętym. Ja odsłuchiwałam to i mówię, wow, to nie ta Matylda. Matylda miała spotkanie z Bogiem. Matylda miała spotkanie z Bogiem. Matylda się postanowiła oddzielić i skorzystać z tego potężnego przywileju, jakim jest modlitwa. Amen. Rozmowa z Bogiem. Z Bogiem. Ona autentycznie miała głos jak pijana, ale ona nie była pijana upita winem. Ona była pijana Duchem Świętym. Mówi, nie mam w zasadzie żadnego problemu. Wszystko jest okej. Jestem szczęśliwa. Jest we mnie życie. Kochani, tam trzeba zajrzeć. Tam są odpowiedzi. Nie szukaj już tych odpowiedzi od ludzi. Amen. Człowiek ci powie zasadę. Człowiek Boży powie ci zasadę. Ale trzeba zacząć w sposób bardzo świadomy korzystać z tego, co Bóg nam dał. Ja sobie nie wyobrażam, żebym uprawiała seks z moim mężem przez mojego sąsiada. Jak? Jakżeż możesz mieć relację z Bogiem przez innego człowieka? Usługujący w kościele i urzędy są po to, aby przygotować świętych do dzieła usługiwania. Tam zaglądaj do serducha swojego. Ona do serca swojego zajrzała. Tam znalazła Boga. Tam znalazła prawdę. Tam znalazła odpowiedź. I kiedy nastąpiło spotkanie, rozumiecie, o co chodzi? Ona mówi, wreszcie załapałam. To nie o to chodzi, że załapała. Spotkanie było. Amen. Po prostu było spotkanie. Odstawiła wszystko. Odstawiła poboczne tematy. Odstawiła kazanie. Odstawiła telefon. Odstawiła SMS-y. Odstawiła pracę. Postanowiła, że będzie się modliła. Mocniej grajcie. Postanowiła, że będzie się modliła. Kiedy się nie modlimy, rzeczywistość jest straszna. Ale kiedy zaczynamy autentycznie się modlić, nie schematyczną modlitwą, ale modlitwą tam, z serducha, to tak jak przychodzisz do łóżka do męża, nie dajesz mu papieru, żeś tam wzięli związek, że macie związek, rozumiesz? Tak samo jest z Bogiem. On chce serca twojego. To walka o serce. Amen. To walka o twoje i moje serducho. Powiedz jeszcze raz, tak jak w zeszłym tygodniu. Nie poświęcę się religii. Amen. Nie poświęcę się polityce. Amen. Nie poświęcę się. Nie poświęcę się. Poświęcę się Bogu żywemu. Amen. Nie zatwardzę mojego serca. Amen. I nie zatwardzę mojego sumienia. Tam mam odpowiedzi. Tam mam odpowiedzi. Szakatara larada jasakatara basatoru. Ojcze, my modlimy się o przełom w modlitwie. Ojcze, my chcemy, aby ludzie wychodzili z odpowiedziami ze swoich komór modlitewnych. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ja modlę się, Ojcze, o to. Machatara laraba sakatarada urebe szakararaba elarabasato loroboso. Ojcze, my w imieniu Jezusa odgruzowywujemy drogę, która jest drogą do modlitwy. My mówimy, prosta droga do modlitwy, prosta droga do modlitwy, to decyzja serca, to decyzja serca, to decyzja serca. Hakataraba sako to roboso, hena makara mama mama selelelebe, chwała, 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 chwała. Podnieś ręce, chwała, chwała.
tam na Golgocie, tu, tam na Golgocie, umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Tu, tam na Golgocie, tu, tam na Golgocie, umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Chwała. Przygody Matyldy. Następnego dnia Matylda napisała, że już nie może się doczekać, kiedy wstanie, bo tak czekała na modlitwę. To tak, jakby byłbyś głodny. Amen. Jesteś bardzo, bardzo, bardzo głodny i już w ogóle wiesz, zastanawiasz się, czy najpierw umyć zęby, iść do toalety, czy szorować do lodówki. I tego jej nikt nie odbierze. Amen. Wiecie, ona wybrała tą właściwą cząstkę jak Maria. Postanowiła, że odsunie wszystkie inne rzeczy, choć były głośne, choć były jaskrawe, problemy autentyczne. Dezorientacja realna. Realny jakiś po prostu problem, który bił, który był wyraźny, który kolał w oczy. Ale usłyszała ode mnie nawet chyba to, że powiedziałam, ty idź do psychiatry. Wiecie, bo ja po prostu już mówię, cóż mogę... Co zrobić z takim... Co zrobić z taką dziewczyną? Dziewczę fajne, wykształcone, inteligentne, no ale generalnie nie zaczaiła. Była w swoistym dole zagłady. Miała tak zwany swój koniec. Swój dół zagłady. Amen. I z tego dołu zagłady wyciągnęła rękę i dała się podnieść. Zdecydowała się na coś bardzo cudownego, na rozmowę z Bogiem. Patrzcie, kurczę, taka prosta rzecz, mega fundamentalna. I często, wiecie, po latach chodzenia z Bogiem zasypujemy nasze serce. Zasypujemy nasze serce wiedzą, różnego rodzaju tematami. Wiedza nie jest połączona z wiarą. Serce jest coraz bardziej ciężkie, coraz bardziej w ogóle takie, wiecie, ociężałe, ubrane w różne rzeczy. I nie słychać tego, tego szeptu nie słychać, tego szeptu nie słychać, zagłusza się to. Nie no, lepiej tam coś powertuję. Pomódl się, powiedz w ogóle do Boga, w ogóle nie radzę sobie, zacznij, po prostu zacznij i uwierz, że jak zaczniesz, to On cię pociągnie. Amen. Tylko zacznij. Po prostu zacznij. La 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 la.
la 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 la, śpiewaj z nami. La 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 la, to tam na Golgocie, to tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Zbawiłeś mnie na wieki. Tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Chwała, 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 chwała Tobie, Jezus. Chwała, chwała, chwała Tobie, Jezus. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Tobie wszelka cześć, już na wieki. To tam na Golgocie, to tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Tu tam na Golgocie. Niech wyjdą do przodu wszyscy ci z was, którzy czujecie się słabi w swoich duszach lub chorujecie w ciałach. Proszę. Wszyscy. Dalej się odsuńcie kawałek. Grajcie. Każdy z was. Słyszeliście, co wczoraj, co przed chwileczką było mówione. Świadectwo. To było świadectwo. Czego? Świadectwo tego, że mając komunikację z Bogiem, sięgasz po rzeczy, z którymi nie mogłeś sobie poradzić do tej pory. Jest przygotowana wieczerza dla was, tylko dla was. To jest Boże urządzenie, duchowe Boże urządzenie. Nie wiem, czy wszyscy rozumiecie, do czego ona służy. Ma dwa cele. Pierwszy to jest pielęgnowanie, właściwie drugim jest pielęgnowanie relacji między sobą, ale to nas nie obchodzi w tej chwili. Paweł powiedział, kto je i pije z tego stołu, śmierć pańską zwiastuje, aż przyjdzie. Dlaczego miewasz problemy? Dlatego, że jeszcze gdzieś w twojej duszy lub ciele śmierć Chrystusa nie wykonała pracy. Coś wam powiem o Bogu, czego się dowiedziałem przez te 23 lata, jak z Nim chodzę. On nie ma nic przeciwko temu, że go się trzyma na dystans. Wiecie, czemu Bóg nie ma nic przeciwko temu? Ludzie mówią, że Bóg się domaga, aby być blisko z człowiekiem. Bóg się tego nie domaga. Bóg jest wieczny, kompletnie zaspokojony. Wiecie, co ma Bóg? Czas.
Bóg ma czas. Ty nie masz czasu. A On ma czas. Możesz Go trzymać na dystans całe życie. W ogóle nie przestanie Cię kochać. Nie przestanie Mu na Tobie zależeć. Nie przestanie Mu. Kiedyś Ciebie zapyta, czemu mnie nie dopuszczałeś do siebie? Czemu nie mogłem podejść bliżej? Powiedz tak między nami. On Cię za to nie będzie karał. Nie. On ma czas. Chodzi o to, że wielu ludzi nie chce Go dopuścić blisko. Wiecie czemu? Bo przed Bogiem idzie śmierć. I tej śmierci nikt nie chce. Wszyscy chcą zmartwychwstania. Wszyscy chcą życia. Ale nie chcą wpuścić śmierci tam, gdzie ona ma wykonać swoją pracę. Paweł mówi, ilekroć jecie z tego stołu, pijecie z tego stołu, śmierć pańską zwiastujecie. Wzywacie ją. Wzywacie tą śmierć do waszych dusz i ciał, aby umarło u was wszystko to, co przeszkadza wam zbliżyć się do Boga. Chcę, żebyś jadł i pił teraz i żebyś w wierze zwiastował śmierć, śmierć Chrystusa do swojej duszy i do swojego ciała. A ja Ci życzę z całego serca, żeby umarło w Tobie wszystko, co przeszkadza Ci być jeszcze bliżej Boga. Masz absolutne prawo być tak blisko Boga jak nikt. Tylko człowiek zbawiony ma takie prawo. Żaden anioł nie ma tego prawa. Tylko człowiek, który przyjął zbawienie, ma takie prawo być tak blisko Boga jak nikt. Ale musi pozwolić, żeby ta śmierć uderzyła pierwsza. Najpierw módl się tak, powiedz: Boże, niech śmierć Jezusa Chrystusa przeniknie moją duszę i ciało i niech zniszczy wszystko to, co przeszkadza mi, aby być blisko z Tobą, aby się modlić, Panie, jak nikt. Halleluja! I jedz i pij, i tak się módl. Rób to w wierze. Chciej tego. Chciej tego. Chciej, aby to uderzyło w Twoją duszę i ciało. Chciej tego. To duchowe narzędzie. Wykorzystaj go prawidłowo. Szapa ja rala kata rala rala padre lele heke tere lele heko rolo rolo ho rala rala faka tara lele heke lele heke lele 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 hor hele rolo korona price. To śmierć Jezusa zabije w Tobie wszystko to, co przeszkadza Ci być blisko. A kiedy jesteś blisko, to żaden demon nie może Cię dotknąć. Żadna choroba nie może Cię dotknąć. Żadna niemoc nie może Cię dotknąć. Każde zaburzenie musi zostać uleczone. Każda trauma musi zniknąć. Wszelkie niepowodzenie musi się cofnąć. Bo Pan Panów i Król Królów właśnie łączy się ze swoim stworzeniem. Jak przedtem, jak za czasów Jezusa, kiedy chodził po ziemi. Kiedy chodził po ziemi. Kiedy Bóg chodził po ziemi. Tak jak za czasów Jezusa, kiedy Bóg chodził po ziemi. Szawa katarala rele heke tere lele rehe kere lele rolo rolo roko rolo kadrele padreles. Ojcze, ja proklamuję śmierć Jezusa Chrystusa w duszę i ciała tych ludzi. To Twoje dzieci, to Twoja rodzina. Ja proklamuję Twoją śmierć, Jezus. Niech ta śmierć wypali w nich wszystko to, co jest przyczynkiem do tego, aby nie mogli być blisko z Tobą. Nie tak blisko, jakby mogli.
Ojcze, ja wzbudzam w nich taką świeżość, jakiej jeszcze nie mieli w życiu. Ja wzbudzam to w nich, Ojcze. Ojcze, ja wzbudzam to w nich. Ojcze, skoro to jest dla mnie możliwe, to jest to możliwe dla każdego z nich. Ojcze, ja modlę się o nich. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. I ja modlę się o Twoją rodzinę. I ja modlę się o Twoje dzieci. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa proklamuję śmierć Jezusa Chrystusa w dusze i ciała tych ludzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szaka jara lerehe kedere leheja. W imieniu Jezusa. Ekoro. Ojcze, niech im się stanie według ich wiary. Według ich wiary. Według ich wiary. Ojcze, niech modlą się jak Eliasz. Ojcze, niech modlą się jak Eliasz. Ojcze, niech modlą się i niech spłynie na nich deszcz. Niech spłynie deszcz, którego tak dawno nie było w Izraelu. Którego tak dawno nie było. Ojcze, ja modlę się. Ojcze, ja modlę się. Szakara, lara, lara, hera. Ej! Podnieś głos do Twojego Boga. Do Twojego Boga. Ela keterera, rera. Nie milcz! Podnieś głos. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Ciebie. Bóg Ci dał głos, abyś nim wielbił Boga. Niech Cię usłyszą w niebie. Niech Cię usłyszą w niebie. Niech usłyszą Cię w niebie. Alleluja. Tylko Ty, Bóg. Tylko Ty, Bóg. Tylko Ty, Bóg. Tylko Ty, Bóg. Szyko trenerierelo. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Zgrane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na gronie syn człowiek, czy jego oczy płoną. Płoną, płoną. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem. Zgrane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na gronie syn. Widać błyski, słychać trzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać trzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać trzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać trzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Płoną, płoną. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Yeah. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Halleluja. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać trzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać trzmoty.
oddychać złoty. Wiem, że uwielbiamy Ciebie, Królu nasz. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać Ty, słychać złoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać słowy. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, widzę siedem lat. Widzę siedem lat. Święty pomysł szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie na tronie. Tylko Ty, Bóg, spróbuj. Widzę, widzę siedem lat. Tylko Ty, Bóg. Nikogo nie ma! Zgrane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Nikogo nie ma więcej! Człowiek, jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę! Widzę siedem lat. Tylko Ty, Bóg! Zgrane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie syn, człowiek, jego oczy płoną, płoną, płoną. Wiem! Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać człony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty! Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać człony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty! Wiem! Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, widzę siedem lat. Widzę siedem lat. Ognie płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie syn człowieczy. Jego oczy płoną. Płoną, płoną. Widzę, widzę siedem lat. Widzę święty ognie płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Siedem lat, co świętym ogniem płoną. Ojcze, w imieniu Jezusa proklamuję olejek radości. Na tronie Syn Człowieczy. Proklamuję olejek radości. Ludzkie dusze i ciała. Widzę olejek radości. Świętym ogniem płoną. Ja związuję ducha zwątpienia w imieniu Jezusa. Na tronie Syn Człowieczy. Urururururu. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, otaczają Cię istoty. Zobaczysz, jak siła będzie rosła. Błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, kompletnie swoboda. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Aleluja. Zmieszany z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy. Płoną, płoną. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Ciągniemy razem, ciągniemy razem. Widzę siedem lat. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płoną. Halleluja! Na tronie Syn Człowieczy. Płyniesz! Płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Oczy płoną, płoną, płoną. Widzę. Siedem lat, to świętym ogniem. Aleluja! Szklane morze zmieszane z ogniem.
tronie Syn Człowieczy. Płoną, płoną, płoną. Widzę, widzę siebie na co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną. Może zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy płoną, płoną. Wie, że otaczają mnie istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Twoja siła jest wielka. Ciebie wielka burza. Święty, święty. Wiem, że otaczają cię istoty. Tylko Ty i Bóg. Wiem, że widać błyski, słychać dzwonki. Tylko Ty Bóg! Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać dzwonki. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, siedem lat! Kuro rocha nie! Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy płoną, płoną. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy płoną, płoną. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, spychać człoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, wiem. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, spychać człoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, wiem. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem płoną. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną. Otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, wiem. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy płoną, płoną. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane na tronie Syn Człowieczy.
otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Widzę siedem lamp, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane murze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, który płonie. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, który płonie. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną, płoną, płoną. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Widzę siedem lat. Siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną, 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 płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną, płoną, płoną. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, wiem. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę
siedem lat co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Wiem, że otaczają Cię istoty, wiem, że widać bliskie, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza, święty, święty. Otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza, święty, święty. Otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza, święty, święty. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płonie. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną. Te siedem lamp, co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, yeah. Widzę siedem lamp, szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płonie. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Siedem lamp, co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Siedem lamp, szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną, szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy, oczy płoną, płoną, płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Wiem, że otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza, święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza, święty, święty. Otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza, święty,
otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać nuty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, yeah! Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać nuty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Widzę siedem lat. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Płoną. Siedem lam ze świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane, na tronie Syn Człowieczy. Oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lam ze świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Siedem lat ze świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy płoną. Halleluja, halleluja. Widzę siedem lat ze świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Jego oczy płoną, 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 płoną. Widzę siedem lat ze świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy. Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lat ze świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Jego oczy płoną, 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 płoną. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. A mąż Boży Jabez modlił się tak: o wielki i dobry Jahwe, spraw, bym nie zaznał w życiu ubóstwa, bym pożądając i kradnąc nie zgrzeszył przeciwko Tobie. O dobry i wielki Jahwe, spraw, abym nie był zbyt bogaty, abym nie popadł w pychę i nie odwrócił się od Ciebie. O dobry Jahwe, spraw, żeby żadna choroba nie dotknęła mego ciała. I napisano tak: a Jahwe wysłuchał go. A to było w Starym Przymierzu. Stań przed Bogiem i powiedz: Boże, dziękuję Ci, że ubóstwo mnie nie dotknie. Że będę miał zawsze tyle. Że będę mógł hojnie udzielać na wszelką dobrą sprawę. Boże, dziękuję Ci, że nigdy nie popadnę w pychę, będąc bardzo bogatym człowiekiem.
i nigdy nie odwrócę się od Ciebie. Boże, dziękuję Ci, że żadna choroba i niemoc nie dotknie mojej duszy i ciała. Boże, dziękuję Ci, że do końca moich dni na ziemi będę skutecznym wojownikiem, szerzącym Twoje królestwo. Boże, dziękuję Ci, że nie dam odetchnąć diabłu, że nie będę uciekał przed diabłem i demonami, ale będę go ścigał do końca jego dni. Boże, dziękuję Ci, że Twoja moc jest we mnie i jestem niezależny od żadnego człowieka ani od żadnego bytu demonicznego. Jestem Twoją własnością. Do Ciebie należę. Nic mnie nie wyrwie z Twojej ręki. Nic mnie nie odłączy od Twojej obecności. Ty nigdy nie zmieniasz zdania. Boże, dziękuję Ci, że większy jest Duch Święty, który jest w moim duchu, niż duch tego świata. Boże, dziękuję Ci, że mam Twój umysł, że jestem kreatywny, że jestem wynalazcą, że czego dotkną się moje ręce, to jest błogosławione. Boże, dziękuję Ci, że zaprawiasz moje ręce do walki, że nie jestem bezbronny. Boże, dziękuję Ci, że jestem mądry Twoją mądrością, nie ludzką, nie demoniczną, nie przyziemną, ale Twoją. Boże, dziękuję Ci, że gdziekolwiek stanie moja noga, ten teren będzie oddany pod Twoją władzę, bo jestem Twoim człowiekiem. Ja jestem Twoim dzieckiem. Ja jestem dziedzicem Królestwa. W imieniu Jezusa. Amen. Wiem, że widać błyski, słychać chłody. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, yeah! Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać chłody. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, yeah! Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać chłody. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, yeah! Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać chłody. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, widzę. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płonie. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Uwielbiamy Cię, człowieczy, jego oczy płoną. Uwielbiamy, płoną, płoną. Widzę siedem lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Czcimy Ciebie, człowieczy, jego oczy płoną. Płoną, aleluja. Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać chłody. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać chłody. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, 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 święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać dzwony. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Uwielbiamy, święty, święty.
wzdychać cudy. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać cudy. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, widzę. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie syn człowieczy. Jego oczy płoną. Płoną, płoną. Widzę. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie syn człowieczy. Oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie syn człowieczy. Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę, widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Morze zmieszane. Na tronie syn człowieczy. Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie syn człowieczy. Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę, widzę 7 lat. Halleluja! Twoja wiara rośnie! Rośnie wiara! Słyszysz Jego głos! I rośnie Twoja wiara! Rośnie! Otaczają cię istoty. Rośnie wiara twoja. Widać błyski. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa twoja wiara rośnie. Wielka burza. Dziękuj za to Bogu. Święty. Święty. Pamiętaj, tą wiarą dziecka przenosi się góry. Wiarą dziecka przenosisz góry. Mądrością dorosłego buduje się miasta, ale wiarą dziecka przenosi się góry. Pamiętaj o tym. To wiara dziecka przenosi góry. Wiem, że otaczają. Wiara dziecka przynosi góry. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Ha, para, lada, zagada, ra, la, ra, la, ra, ra, ra. Święty. Nie wszystko możesz zrozumieć. Nie wszystko pojmiesz. Ale wiara dziecka przysunie górę. Bóg się przyznaje do wiary dziecka. To klucz do wieczności. To klucz otwierający drzwi wieczności, wiara dziecka. Dziecko nie pyta. Dziecko wie. Nie liczy się z konsekwencjami. Wie, że co jego. Że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty. Widzę, widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie syn człowieczy. Płoną, płoną. To prosta wiara. Nie komplikuj tylko tego. Na tronie syn człowieczy. Płoną, płoną. Nie skomplikuj tego. Widzę
te siedem lamp, te świętym ogniem. To prosta wiara! Zgrany łzy zmieszany z ogniem, które płonie na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Aleluja! Wiem, że otaczają Cię w istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wiara dziecka, Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że to wiara dziecka zaopatrzy Cię. Wiem, że widać, to ona rozbije mury piekła. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, wiem. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiara dziecka, wokół Ciebie wielka burza. Tego szukaj w swoim duchu. Wiem, wiem. I nie odpuszczaj tego nigdy. Otaczają Cię istoty. Wiara dziecka. Wiem, że widać. Powiedz: Boże, będę wiarą dziecka przesuwał góry. Wiarą dziecka. Mądrością dorosłego będę budował miasta, a wiarą dziecka będę przesuwał góry. Przesunę góry. Wiarą dziecka. Ty się przyznajesz do tej wiary, Ojcze, w imieniu Jezusa. Wiara dziecka. To może być dla tego świata banalne. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, 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 płoną. Widzę, widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną, płoną. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, Jego oczy płoną, płoną. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Żeby wierzyć jak dziecko, nie wolno się bać. Wiem, że otaczają Cię istoty. Że coś się przegapi. Wiem, że widać bliski. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Trzeba wierzyć
słowo i nie mieć nic dookoła. Świat się będzie śmiał. Będą machać rękami. Będą mówić: bądź poważny. Musisz się nauczyć odwracać do świata i powiedzieć: jak będę coś budował, będę poważny. Dzisiaj przechodzę przez kolejny mur. Przeskakuję bariery. Niemożliwe to dlatego, że mnie normalnie przeszedł. Stwarzam coś, czego nie potrafię. Potem będę poważny. Kiedy nazbieram materiału, kiedy naskładam materiału, będę poważnie budował. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, święty, święty. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Wiem, że otaczają cię istoty. W jednej części Avengersów jest taka drugoplanowa postać. Nazywa się Kork. Człowiek z gruzu. Zawsze mi się wydawało, że to jest mało interesująca postać. Ale ostatnio tak się przyglądałem na Korga. On w ogóle nie rozumiał masy rzeczy. Nie rozumiał, co tam się dzieje. Nie rozumiał, że Thor jest władcą piorunów, synem Odyna. Mówił na niego misiek. Nie rozumiał, co to jest latający młot. Mówi do niego: latasz na młotku? Dziwił mu się. Nie rozumiał, że Loki jest księciem psot, że potrafi zmieniać swoje miejsca, przeprowadzać aurę przez zamknięte przestrzenie. Jest taki moment, kiedy Loki właśnie pokazuje się jako aura, jako hologram Thorowi. I nagle z boku biegnie Kork. Jest strasznie taki wielki, typowy człowiek bez szyi, wielki, z kamienia zrobiony, i wali nogą w ścianę, tam gdzie jest ten hologram, mówi: wal się, duchu! I hologram znika. A Bóg tutaj mówi: patrz dalej na losy Korga. I ja oglądałem cały film pod kątem losów Korga. Po jakimś czasie on stoi, patrzy, jak cała planeta wybucha. I mówi tak: planeta wybucha. A on mówi tak: zniszczenia nie są zbyt mocne. Jeśli fundamenty są w porządku, wszystko da radę odbudować. Idę dalej. Jest walka. I on ma kolegę, robaka takiego, który umarł. I to był finisz wszystkiego. Jest zapytany, co się mu stało. Mówi: wiesz co, mówi, nadepnąłem na niego i mówi: umarł. I trzyma go, ale go trzyma, rozumiesz? I ten wtedy otwiera oczy. On mówi: o, ale żyje. Ja mówię: Boże, on ma dziecinną wiarę. On jest głupi jak but. Z lewej nogi.
On w ogóle nie trybi tej całej sytuacji. Ale on wierzy. I na jego rękach powstaje z martwych jego przyjaciel. On go nie wypuścił z rąk, nawet gdy był martwy. Wzbudziła go dziecinna wiara jego. Bóg tu mówi, takiej wiary potrzebuję od moich ludzi. Nie potrzebuję, żeby godzinami krzyczeli na diabła. Potrzebuję, żeby podeszli i powiedzieli, wal się duchu. Tego potrzebuję od moich ludzi. Potrzebuję od nich wiary Korga. Potrzebuję, żeby tak wjeżdżali w przeciwnika. Ja zajmę się resztą. Ja zajmę się resztą, mówi Pan. Nie główkuj. Zostaw to Bogu. To Bóg jest od myślenia. Podczas kiedy ty masz wierzyć. Mądrość zastosujesz, kiedy będziesz budował państwo Boga. Po dorosłemu. Ale nie kiedy wierzysz. Nie kombinuj. Rozumiesz? Bo dostaniesz duchowego krwotoku. Jeśli Bóg mówi, że coś jest tak, to jest tak. Nie inaczej. Choćby wszystko wokół mówiło, że jest inaczej. Rozumiesz? Nie patrz na to, jaki diabeł jest upierdliwy. On jest upierdliwy ze swojej natury. Taki ma być i nie licz, że się zmieni. Ale bądź jak Kork. Wierz w to. Wierz w to. Powiedz, wal się duchu. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ty, który mnie straszysz. Niż ty, który chcesz mi coś zniszczyć. Prosta wiara, ludzie. Od tego zaczynaliśmy. Leci 8 rok. 8 lat. 8 lat kręci się to kółko. Tak mamy żyć. Nie kombinować. Szapako, rolo, rolo, ho. Otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać czuty. Wiebere, oho. Święty, święty. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną. Płoną, płoną, płoną. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem. Na tronie Syn Człowieczy, jego oczy płoną. Otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać czuty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać czuty. Wiem, że trwa wokół ciebie. Otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski. Wiem, że trwa wokół ciebie. Święty. On powiedział jak dzieci. Wiem, że on to powiedział. Istoty. Wiem, że widać błyski. Słychać czuty. Wiem, że trwa wokół ciebie. To się ładnie czyta. Święty. Ładnie brzmi. Biorą ten werset różni ludzie i chcą tym wersetem usprawiedliwić swoją głupotę, nieróbstwo, lenistwo. Ale ten werset nie mówi o tym, on mówi o wierze. Bądźcie jak dzieci w wierze. Znacie małego Grodzkiego? To tam jest to.
On nie w ogóle nie wie do końca, o co chodzi jeszcze. Nie mówi jeszcze za specjalnie. A wiecie, co on wie? Wie, gdzie jest żarcie u mnie na piętrze w lodówce. Wiecie czemu? Bo się zorientował, że tam jest. Jego nie trzeba wcale prosić. On sam potrafi po schodach tam wleźć, otworzyć sobie lodówkę, wziąć te żarcie i wyjść. O, on to wie. On się nikogo nie pyta. Dla niego nie ma żadnego problemu. On jest głodny, wie, gdzie jest żarcie i po nie idzie. Rozumiecie? Jak dziecko. Wiecie, że on nie bierze w ogóle pod uwagę, że tam nie ma żarcia? Że on tam zawsze coś znajdzie? On nie zadaje tysięcy pytań, ani gestów. Idzie, otwiera lodówkę i coś z niej sobie weźmie. On powiedział, bądźcie jak dzieci. Bóg powiedział, bądźcie jak dzieci. Dzieci nie zadają tysięcy pytań o to, co mają jeść. Dlaczego mają, rozumiesz, skąd mają to wziąć? One reagują instynktownie. Jest instynkt w człowieku. Jest duchowy instynkt. Jest słowo, jest wiara w słowo. To jest instynktowne. To się robi. Z tym się nie dyskutuje. Zachowujesz się jak dziecko. Ryzykujesz. Ryzykuje. Młody ryzykuje. Rozumiesz? Tylko cholera zawsze mu się udaje. Zawsze mu się udaje. Rozumiecie, o co tu chodzi z wiarą? To jest wiara dziecka. Że zawsze mu się udaje. On nie ma tego rozpisanego, jak to robić. Nie porozmawiasz z nim o tym. Działa instynktownie. Jezus mówił właśnie, aby być skutecznym. Jemu chodziło o skuteczność. Dziecinną skuteczność. Jeżeli my nie będziemy jak dzieci, my nie damy rady zrobić tego, co powinni zrobić dorośli. Tylko wierząc jak dziecko, możemy zrobić podwalinę do tego, aby budować jak dorośli.